Hello there, witam, witam. Sięgam, to nie jest tak, że robię wszystko na ostatnią chwilę, bo problemy techniczne. Nie jest tak, ani odrobinę. Albo przynajmniej tak będę sobie wmawiał. Dawno nas to nie było, zdecydowanie za dawno nas to nie było, do tego stopnia, że musiałem się zastanawiać, co my właśnie ostatnio byliśmy. Ale patrząc na to, gdzie jestem, to już... Już sobie przypominam i wydaje mi się, że to jest też... Tak orientacyjnie, tak bardzo orientacyjnie ten punkt, w którym ostatnio, znaczy ostatnio, jak pierwsza przychodziłem, to skończyłem. Wydaje się, że mogłem dojść nieco dalej, ale nawet jeżeli to nie jakoś super daleko. To jest to. Powiem tak, mam nadzieję, że nic się nie wysypie, bo dosłownie 5 minut przed odpaleniem Steama słyszałem okropny szum w słuchawkach i nagle mi się odłączyły. To biorąc pod uwagę, jak wygląda kabel od mojej karty dźwiękowej, absolutnie mnie nie dziwi, więc prawdopodobnie będzie to w zmianę. Ale na chwilę obecną trzymam się wersji, że będzie ok. Coś mi się tu bardzo mocno nie po... Dostaję sprzeczne sygnały, Jezu Chryste, co to za przeklęty dzień. Cześć Platku, chcę żebyś wiedział, że nie widzę cię... Widzę się z dużym opóźnieniem na moim czacie streamlapsowym, a na tym, a na Twitchu jesteś normalnie i bardzo się martwię. To nie będzie dobry dzień, jeżeli chodzi o problemy psychiczne. Ale kto by się przejmował takimi drogami? No i co myśmy ostatnio robili? Widzieliśmy chyba całą Shibuję, wydaje mi się, że całą Shibuję i chcieliśmy iść do Szejszy. Co za tym bez problemów psychicznych? I know, right? Coś ci istnieje w ogóle? Zobaczę tylko szybko. Mam party wyleczone, więc o to się martwić nie muszę. Czy mam challenge questy do porobienia? Nie, mam wszystko zrobione. Mam jeden quest na zasadzie i zabić Szejsza. I chyba właśnie to pójdziemy zrobić. Tylko muszę sobie przypomnieć, kiedy się do niej szło z tej pozycji. O, demony. You know what? Hey, Sylvia. Ja próbuję to przegrać. Ja literalnie nie mogłem przegrać tej walki. Chcę zobaczyć, ile kasy straciłem. Przegapiałeś początek? Nie macie, było bardzo blisko, że stan też przegapił początek. Straciłem 12 tysięcy, nie jestem pewien, czy stracić 12 tysięcy, tylko dlatego, że nie spodziewałem się, że demon jest w jakimś miejscu. Więc tym razem zrobię to tak jak trzeba. Dobra, je wszystkie mam w party. Idę walczyć z Szejszą, więc wolałbym nie zużywać many za bardzo, jeżeli to możliwe. Jako z nich nie mam wsparty. Mam Madgasera. Od razu lepiej. Moje, biorąc pod uwagę, że planuję iść do bossa, to staram się unikać potyczek, żeby iść w miarę możliwości w pełni sił. Bo nie jestem pewien, jak silna jest Szejsza. Czy tędy można przejść, tędy nie można przejść. Rozumiem. Czyli chyba czeka nas wyprawa trochę dookoła. Nie będę kłamał, kompletnie nie pamiętam tej lokacji, jak się dokładnie idzie, więc możliwe, że zaraz czy drugi pobłądzę. Mam nadzieję, że nie. Wczoraj skończyłem w końcu PFNC, przedstawiałem co MG+. Nie, z tego co pisałeś, to nie brzmi jak gra, którą chciałoby się... Byłoby się NG plusować. Biorąc pod uwagę, że sama normalna gra chciała od ciebie grindu. O nie, najgorzej, kiedy słyszysz taki utwór i sobie myślisz, ale obejrzałbym sobie to jeszcze raz, ale mam dużo innych rzeczy, które powinienem obejrzeć.
Nie zagubiłem się, zamknij się, Gaston. Ja wiem, co ja robię. Tutaj wychodzę i jestem tu, gdzie chcę. Kopią. Tu się dało dołem przejść. Nie, jak do siebie aż tak bardzo. Słusznie. Ja ogólnie rzadko kiedy NG plus tykam tak zauważyłem, nawet w Personach. Często było tak, że zaczynałem, ale uznałem, że te gry są za długie, żeby chciało mi się robić NG plus. Słyszałem z drugą stronę jeszcze, prawda? O Jezu. Kiedy szef dzwoni, a tu gra motyw Findów z SMT? Wait a minute. Ja nie mam iść. To jest zasadnicze pytanie w tej chwili. Gdzie ja mam się udać? Szejsza jest w Shibuichi i w lokacji, w której jestem, więc nie ma sensu stąd wychodzić. A, to teraz jak się dostać do tego miejsca, gdzie jest Szejsza? Tak na szybko powiem szczerze, niekoniecznie coś mi do głowy przychodzi. Tędy może się da, też chyba nieco, nope. Kurędy się do tego zaklęcia idzie. Zostawcie mnie! Nie chcę się z wami bić, nie chcę się tu gubić. Może tędy znaki zapytania? I że tutaj w górę. Może to jakoś w ten sposób dookoła da się obejść. Inna sprawa, że... Tak, to Szejsza. Nie przejmuj się takimi drzgami jak... drobny wężyk. Tutaj jest niby jeszcze trochę do zwiedzenia znaki zapytania. Więc to jest punkt u tych hunterów wleczyłem się taniej niż tutaj, więc wciąż chyba było warto. Ale i tak trochę mi głupio, że aż tam się wracałem przez to. Gdzie tędy przejdę? Tutaj. Czy to coś było? Nie, to było tylko przejście. Któryś tam idzie w takim... tutaj do góry... W sensie do góry na mapie, że otędę, mam nadzieję. Bo jak nie, to powoli będą się pomysły kończyć. A, fine! Orias NQ Kaiwan. Ja mam 4 poziom i chyba mam sloty w party. Mam 8 slotów jeszcze do wykorzystania. Zobaczmy! Nie ruszam się. Okej, to było szybkie. Jasne. No właśnie pamiętam, że kupowałem sloty i to coś na zasadzie chyba było, że uznałem, że i tak nie będę miał na to wydawać, więc czemu by nie? A, widzę, że Mahama tutaj może pomóc. Agile Mao trochę mniej, Mazionga niekoniecznie, to oszczędzajmy manę. Bufu, nice, dawaj. Naprawdę? Hama! Monkres. Au. Dlaczego tacy jesteście? Dlaczego oni tacy są? Wytłumaczcie mi to.
Oni są absolutnie okropni. To jest jak zrobić najbardziej irytujące rzeczy, jak tylko się da. Ej, słuchaj, będę stał ci manę, będę grać ci HP. Będę hordą. Uno momento. Chyba czas naprawić jedną rzecz. No ja cały czas zapominam, że ja na tym, na streamlapsach mogę grać bezpośrednio. Nie możemy mieć tej włączonej. No, to jest porządna mampula. Majo! Let's go! Tęskniłem za tym. Mam. Nie odciekam tego. Tylko dwie. Come on. Chodź was na więcej. Dobra, 4-1. Wydaje mi się, że 4-1 jest teraz rozsądną opcją. Ciebie literalnie ich nie pytał. Nowy cze... A, okej. Okay. Nice. Najwyraźniej to był jakiś quest na zadawanie obrażeń, który już zrobiłem za czasu. Jezu, dzięki Bogu, że istnieje coś takiego. Że nie, że jeżeli dostaniemy questa na zrobienie czegoś, to liczy też nasze wcześniejsze postępy. W większości gier czegoś takiego nie ma, zauważyłem, że progres zaczyna się dopiero od momentu otrzymania questa i zawsze mnie to denerwuje. Nie, wyobraźcie sobie, że dostajecie questa na zasadzie: o, mam problem z populacją niedźwiedzi, gdzie wcześniej wytępiliśmy 3/4 populacji niedźwiedzi w danej okolicy. I takie, wait a minute. Ale jak to? Popełniłem błąd. Popełniłem duży błąd. Czy ja nułę? Tak. Moim błędem jest to, że nie mam wyleczonego palety. So long, Bowser. Nie, nie mam Kaivana, zdaję sobie z tego sprawę. Uwierz mi, Asahi, nie musisz mi tego wytykać. Media? Zapis? To jest takie, ej, w sumie czekaj, jakby się nad tym zastanowić, to zrekrutowałem demona, czas na zapis. Coś tu mi się świeci, gdzie mi się świecisz? Tutaj relikwia chyba. Item od demona, to jest też, o czym notorycznie zapominam. A nawet nie tam nie itemy, tylko zamiana na fizyczną tarundę. Nie będę narzekał. A na drugiej stronie nic nie ma. Skoro i tak już robię mi krzywdę, to równie dobrze. O, siema. Pogadasz? Czemu wyglądamy inaczej? Bo... to taki z demonami. Dostaję bardzo silnego niepokoju, słysząc zbieżność między głosem Kaivana a jego wyglądem. Jesteś straszny. Ten głos. Nie mogę. Guys, ja nie mogę. Gdy... Halo. Nie jestem zagubiony. Aha, jestem silny. I dlatego chcę, żebyś był po stronie silnych. Czemu się boisz? Jesteśmy tacy żarcy? Jezu Chryste, ile można gadać z jednym demonem? Zapolujmy razem. Skąd wiesz?
Okej, dobra. Zrobimy postępy. I zobaczycie, on teraz mi ucieknie. Wait for it. Wait for it. Kurwa. Moje mamy. Kocham rekrutację demonów w tej grze. Holy fuck. Nigdy tak dobrze się nie bawiłem, jak rekrutując demony w SMT. Słucham. Okej, nie, to nie. Nie da się ich rekrutować. I swear. Rekrutacja kajwanów jest niemożliwa. Nie da sobie moi Jace inaczej. Nie, no wiem, że się da, biorąc pod uwagę, że mogliśmy... O, siema! Kopelat! Hello. Nie jestem zagubiony. Ej, mieliśmy już ten dialog. Ale przynajmniej nie poszedł negatywnie. Nie mogę. Guys, ja nie mogę. Nie wytrzymię. Wow! Ty kurwo jebana! Nie można było tak od razu? Pejotsu. Przynajmniej mamy Kaiwana i Asahi nie będzie drzeć japy, że ej, słuchaj, o może Kaiwan? Silent Prayer nosi buffy, debuffy. Ja raczej za mocno debuffuję, żeby chcieć używać czegoś takiego. Czy czegoś chce się nauczyć? Wydaje mi się, że nie. Co nie ciekawe, że nie proponował, znaczy nie proponował, nie mówił nam nic o tym, że będzie ewoluował. Wiesz, że to nie powinien być koniec chyba tej linii. Znaczy to jestem 6, to w sobie ma sens w takim razie. A propos, ja nie powinienem zmienić... Inkrosta mogę zmienić, teraz jak o tym myślę. Tylko na kogo? Kto jeszcze nie ma skilli? Ty masz. Balon może nie mieć, no? Tak.
Najwyżej, jeżeli będziemy mieli bossa jakiegoś, a pewnie zaraz będziemy mieli to. Coś mi to świeci. No i gdzie? Yep. Oh no. Oh no. Guys, ja wiem dokąd to zmierza. Guys, ja wiem dokąd to zmierza. Okej, to poszło lepiej niż się spodziewałem. I twój. Miałem nadzieję, że będę mógł przebiec do tamtego jednego demona, który tam się czaił. Ja mam tej karmę. Nie chciałem plety, ale niech będzie. Widzę, że kolega wracaj do mnie. Co ja może coś innego niż wieczu? Bo tak, Brigida ma wszystko, Lili ma wszystko, Nekomata ma wszystko, Cetanta ma. Szalony gazownik nie ma. Czas to naprawić! To było interesujące. One były na buffu podatne, tylko jednocześnie... Nie, wiecie co, i tak będę raczej się wracał w lecz jeszcze przed szejszą. Mieć robienia, że mogę tak to zrobić. O, idealnie, część się pochodowała. Na pewno trafi. O mój Boże, on trafił. Pojebało cię? Dobra, drugi też się pochorował. Essa? Dobra, co ja mogę zwalić? Mam pełno skrócik. Nie, żeby on jakoś dużo dawał, ale jest. Nie mogę zaprzeczyć faktowi, że ten skrócik nie jest. I tylko banałem, co mogę o nim powiedzieć. Siema. Nie mam N-ku. Naprawmy to. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ale ja nie jestem zwyczajnym człowiekiem. Jestem legendarnym super człowiekiem. Kocham demona? Stepotent kocham demony. Nie udowodnijcie mi, że jest inaczej. Nie będę mówił jakie demony, bo policja po mnie przyjedzie. Aż co? To poszło lepiej niż myślałem. O kurwa. Błędy zostały popełnione. O. I tak, miałem ostatnią turę, więc nie dobrze mogę to zabić. Nie przy okazji od razu go dostajemy, więc tym lepiej. Wszyscy ze śmirkiem. No nie być stanie autotka, ani to wygrać jak mam tyle śmirków. Rapid Bind, 1-3 wielu przeciwników nakłada Bind, nice. Awesome. Powiedziałbym nawet, że bardzo nice. Coś tu jest. Lejka. Zabiliśmy to absolutnie szaleńcy. Aha. Radar już nie tylko jest głośno, radar wprost na kurwia. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja będę miał leczenie tej podozy? Bo jak nie, to pewnie wypadałoby się cofnąć. Nie ma. Nawet można używać. Nie żeby miał wejść, ale używać można. YOLO? Tak myślałem. No i nice, Matka chyba powinien poziom dostać.
nauczy się Halish Mask. Nie szansa, że on oberwie jakimi stosami. To brzmi jak coś, co byłoby bardzo fajne, gdybyśmy mieli nieograniczoną liczbę slotów, ale niestety liczba slotów jest ograniczona, więc raczej się z tym powstrzymam. Kurwa! A my i tak się wracam, żeby się wyleczyć, I guess. Więc mogę po prostu ich zlać. Ej, dostaćmy item przy okazji. Tylko teraz leczenie było chyba w tej poprzedniej lokacji, tej co tutaj wśród jest. Jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj... Dobrze pamiętam, to tu było? Na górze chyba ta... A, Boże. Zostawnie. Yep, to tu było. Po prostu nie wchodziłem, jest nie zaznaczonego. Welcome. Chcę się wyleczyć. Yep. Dziękuję. A. I teraz w miarę możliwości chciałbym omijać tylu przeciwników, ile się da. Wierzę, że będzie to możliwe. Kopium. Dosiłem. Czy wymaga masz tak wiele? Powiedzcie mi. Dzień dobry, gracze. Hello. Były dzisiaj bardzo intensywny graczowy moment. O mój Boże, co ja widzę? Znajdzie? Kajwany bodajże. No właśnie, kajwany robiły mi bardzo intensywny graczowy moment. Pogadałem z jakimiś pięcioma i... Wiedziałem, że nie, ty mnie nie rekrutujesz. Tak zwany issue, Kaiwan issue. Cześć wszystkim, hej, witajcie. Dobra, jako że zbliżamy się do Bongosa zwanego Szejszą, to wypadałoby palce zmienić. Bongosa. Harity chyba zostanie. Spróbujemy tak na razie. Przynajmniej mam nadzieję, że to już jest tutaj. No, biorąc pod uwagę, że nawet widzimy Szejsze, to raczej powinno być. I tak, planuję olewać przeciwników. Jestem za blisko bossa, żeby ich nie olewać. Pytanie, co oni mają w tej kwestii do powiedzenia? Ameno habanero. Prosto do skrzynki. I tylko do skrzynki. Futbol! Nie mogę, że twoja postać wygląda jak futbolista. Słuchaj. Jak kopacz tego. Kopacz jaja. Oj, tak, tak. Trzymacz jaja. W futbolu to w tym tyle, ile w piłki ręcznej w piłce nożnej. Nie no, słuchaj. Kopią? Kopią. No bramkarz też łapie i rzuca piłkę. Yep. Z autu też się rzuca piłkę, you know? No, w końcu jak tam na zasadzie tej piłka nożna. Musisz walczyć z Shishą. Shishą. Mam chyba Ameno Habanero założone. Tak, Gaston, rozumiem. Wyposaż ten swoje specjalne działo. Gatlinga? Nie, no mam Ameno Habanero. Więc jest okej. Okay. Nie no, Shishą na pewno nie może być trudnym bossem, prawda? To, że ostatnio patrzcie mu nie wydawaliśmy, to zupełnie inna historia. Na jeden z punktów, czy moje demony mogą mu cokolwiek robić? So this is Shishą. How quaint. I shall make short work of it with my spear. Z chęcią to zobaczę. Dobra, zobaczmy, jak działa Ameno Habanero na Shishą. Ewidentnie jako słabość. Nawet jeżeli jesteśmy magiem, to może być efektywniejsze. To co, standardowo. Zestaw buffów, debuffów.
zestaw mi zadawania obrażeń. Dobra, śmirkujemy, jest dobrze. Czy mówię, że 6 kogoś przypomina? Wydaje mi się, że tak, ale... Wydaje mi się, że nie mówiłeś co. Mi trochę przypomina jednego z Ewangelionów. Jest trochę spooky atmosfera tej walki. Yep. Wiesz, jest to w sumie już nasze drugie spotkanie z Shaysho, gdzie pierwsze było dosłownie na zasadzie ej, bijemy go, a potem się zaczyna raczej za milion. Jeszcze... Nie, dobra, tak, Kadża. Jeszcze taką creepy mordę. Mówię, mi bardzo zeruła, ale przypomina z Ewangeliona. Dobra, Kingfest mam wrażenie, że tutaj mi się na cholerę nie przyda. Czy jakiś mój demon będzie miał Rakunda? To bardzo ważne pytanie. Yep, ale na 29 poziomie. Ne! Może być. To nie jest gra w tej poziomie, znaczy bardzo dużo, right? Prawda? Right? A co by było, gdyby tak było? Najwyżej na to tajszy by szedł na zawo, no od wielka strata. Please. Podoba mi się, że Shaysha teoretycznie ma 4 tury. Z czego 2 to gapienie się i patrzenie powoli. No to jest duży chłop, on się musi skalibrować, nie? Poison mi się nie podoba. Ale Asahi mnie wyleczy. Kopią. No nie jestem pewien, czy nie wiem czegoś na... Lecz nie wiem, chyba to nie, czy jest spojrzana. Goddammit. Dały mi ceny pan. Asahi dobrze medium używa, więc na pewno będzie dobrze. Clueless! Co ty, wyobraź sobie, żeby taki boss miał mnie zabić? Come on. Come on. Okej, okay, czyli generalnie... Nie jest to Belt z Devil Survivora, gdzie dosłownie nic nie obiliśmy nikim innym za to tego nicą, ale daleko nie ma. Earthquake. Potęga widzę. Znaczy, żeby nie było, też kwestia jest tego typu, że mój protagonista ma zbroje z odporności na fizyczne, więc pod tym względem ma prawo dostawać mniej. Tutaj na pewno będę chciał użyć mnie patrzę, jak tak patrzę. Albo i nie, bo jest Dizzy. Mam dziwne wrażenie, że jakbym ustawił auto walkę, to i tak mógłbym wygrać, jeżeli Shaysha będzie dalej robić to, co robi. Gorzej, jak zacznie dobijać Asahi, to właśnie próbuję robić. Mówisz, że potrzebujesz swojego dedykowanego rzucacza medii. Yep. Potrzebuję też, żeby połowa mojego party... O, właśnie się obudziła. Pamiętajcie, żeby opłacać w terminie swoje media. Ja co to oszalałeś? Kto normalny by robił coś takiego? Wydaje mi się, że... Ja prakundę są już do końca. Zdjęta. Ja mam chyba też już bardziej taką nieomniżę, więc... Sławę, man, jest poisoned. Da, Shaysha się zwija. Ostatnio razem bardzo intensywnie zaczął się leczyć. Popełni teraz inny błąd. Ale mam duży wybór. Niech nasz partner was nazwę przy Asahi Press. Okay, I'll do my best. Her best media.
Ale najwyraźniej ja mam na habanero, nie pozwala mu się leczyć, więc to jest duży plus. Ej, a... Good judgment. Asahi nam bardziej ufa. Mam bardzo silną, wiesz co, pakiet. Właśnie poszedł bardzo intensywny auto battler. Biorąc pod uwagę, jak dużo mamy do gadania w tej walce. Ani Szejsza mi nic nie robi. Ja nie mogę robić nic poza autoatakowaniem. To co mam robić? Ty czekaj, Szejsza, to trzeba coś robić, to może jednak będę. Albo i nie będę. Gaston? Zrób jedną rzecz, którą potrafisz robić dobrze. Umrzyj. Nie no, ma włócznie specjalnie na Szejsza, okej? Okej. Did you see that, Shinji? No, I did not see that, Gaston. To nie wygląda jak pokonany wąż. No. To wygląda jak wkurwiony wąż. Ale żeś zrobił, Gaston, ale że jesteś kurwa dobry. A pomyśl sobie, co by jakby sam miał to robić. Czy możemy? Wyobraź sobie, kurwa, wybierz no. Okej. Okay. Ciekawe, ile razy mogę to zrobić. Come on! Kol ci, żeby sprawdzić. Ale masz wybór, stary, ale masz wybór. Czekaj. Gdzie to jest? Dobra. Kiedyś się wybudzi z tej włóczni. Wiggly boy. Kurwa, wiggly geek. Uwielbiam mieć wybór z moich gier. Nie. A fajnie, nie będę sprawdzał do już 10 razy. Iż Gaston, wszystko my. Ej, dużo ekta. Brawo! Jebać Gastona. Nie wiem, on jest dobry, zły jest. Wygląda jak trochę jak pyszałek. To bardzo delikatne określenie na to, jak się zachowuje. To jest jeden z tych ludzi, którego jego własni podwładni absolutnie nienawidzą. I przepraszają nas za niego. Bardzo się oczy. Mamudo. Wow, Mamudo na tym etapie. Dekunda. Nie. To teraz, wy. To teraz gdzie Szejsza 2? Jest tutaj! Nie, no to tylko quest, spokojnie. Wiem, ale śmiesznie to wyglądało. Więcej magii, więcej! Ktoś jeszcze się czegoś uczy pewnie, nie? O, fuck this. Chcę, żeby nawarżył i się uczył. Spójrz, jaki tani. Jezus Maria, what the fuck? Excuse me! Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem z opisu, to on działa... ten? Po pierwsze, a nie wiesz, w tej grze nie ma przedówek. To jest actually dobry system buffów. Ale działa jako ta runda i sekunda jednocześnie. W sensie, a, że nie ma mafog brefu na przykład, tak? O tym mówisz, tak. Że nie ma obszarówek. Tak. Przestraszyłem się, że masz przez to na myśli, że są jedynie single target rzeczy. Nie, po prostu... Byłem przerażony. Po prostu teraz najechany na taką Davida, że też targetuje wszystkich, więc... Byłem absolutnie przerażony. W sumie mogę, to mi szkodzi.
No nic, że tak Ishiwana może rzucić to całe dwa razy. To trzeba było to zrobić. Shaysha was to crumble beneath my might. You stole me. Oh no. Anyway. You are being such an asshole right now. Wow. No. Not from you. You're a pimple on his ass. You're nothing. To kim ty jesteś w takim razie? What are you talking about? You've latched yourself onto what little reputation he has earned and fed off of it like a parasite. A Saki mnie nieironicznie kierowała w tej walce, więc zamknij mordę, Gaston. You have no right to speak to me like this. I can't believe this is happening. Okay, enough. Calm down, Asahi. No za, o, oczywiście Asahi się zamknie, a niech Gaston gada dalej. I swear to fucking god. I'm not wrong. This guy is a huge ass. Prawda? To prawda. Come on, don't say that. He's also an ally. No to mi zamknij się. But you could stand to work with us more, Gaston. You're not a one-man army. Everyone fights alone. Ogólnie mam wrażenie, że postacie były fajniejsze w czwórce. No, tutaj niektóre wyglądają jak idioci. Niektóre? I would never have lost to such a pathetic enemy alone. O, to trzeba było z nim wygrać samemu. Not gonna make this easy, are you? Guys, looks like there's gonna be another broadcast. Where's your base of operations? We're from Kinchicho. It's settled then. We'll head back. Może pojedą nam w takim razie to z Flynnem. A co z nim? I'm coming with you. No póki to został intensywnie pozwany. Okej. A no tak, to jest rzeczą. Ja nie pamiętam, na których ja streamach byłem, na których nie. Aha. Ja też jako tako wydaje mi się, że od tego momentu jestem tak praktycznie na ślepo. Bo tak mi się wydaje, że walka z Shaysho to jest jedna z ostatnich rzeczy, które robiłem, tak kiedy sam grałem. No bo niestety będziemy musieli się na pieszo wrócić. Nie ma tak dobrze, że w walce i grę miała być pozwolić od tak po prostu się przenieść tam, gdzie trzeba po walce. Pariowałeś. Zapisz. To brzmi jak nie przyzwoicie do pomysłu, dlatego wyjątkowo się do niego zastosuję. A i przy okazji... Ktoś chce ze mną pogadać, co mi dasz? Sabat ma... na. Właśnie to najwyraźniej stwierdziłem, że tak, bo i może mówiłem, że nie. Makakarze na healing know-how. Ja chcę makakarze. Szalony gazowniku. Pandemic bomb jest za silny. Odmawiam. Dobra. A to teraz jeszcze raz. Kto potrzebuje nowych skilli? Balor potrzebował na pewno i Setanta ma, Brigitta miała, Enku wskakuj. Przy okazji mógłbym zobaczyć się co na dostosowanie, tak jak o tym myślę. Home dupa, doskonale. Breakfast tam mógłbym sfuzjować, ale z tego co pamiętam miałby absolutnie okropne skille. Znaczy miałby chuj resistów, to na pewno, ale... Naa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 a
Genma. Well then. To Meteusz, co ty masz dobrego? Dobrego absolutnie nic. O, minusowa affinity na buffy, o, spierdalaj. Useless. No mniej więcej. Kushinata. O, widzisz, teraz mówisz moim językiem. Eee...
Chciałbym mieć więcej slotów. Dajcie więcej slotów, to jest. Wiem, że jeszcze parę poziomów, ale dajcie więcej slotów, to jest. Wiesz. Management slotów to jest też ważna umiejętność, jaką musisz posiadać. Znaczy ja wiem. Więc jeżeli brakuje ci slotów, to mogę ci tylko jedno powiedzieć. Skillisho? Że jest to problem umiejętności. Najgorsze, no. Najgorsze jest to, że tutaj napady późno się odblokowuje wszystkie sloty. Mm. Bo bodajże na 75? A na koma taka, no niech będzie. Nie zaszkodzi mieć coś, co zganu używa. No zawsze, ja lubiłem zawsze mieć w swoim party pokryte przynajmniej większość baz żywiołowych. Nawet jeżeli powiedzmy na danym etapie jest czary Dain są optymalne, a czar jest typu, nie wiem, Zionga na przykład. No drugi, a nie trzeci, więc chodzi. Drugi tier, no to... Wolę mieć po prostu demona, który będzie miał ten drugotierowy spell, ale będzie w stanie nakładać weakness. Zwłaszcza, że akurat w Apokalips większość bossów jest na to się mimo wszystko podatna. Który kochać do nogi. Tak, wielki człowiek też tędy idzie. Absolutny gigaczat. Absolutny gigaczat, tak zwany ja. To nie do końca to, co chciałem osiągnąć. Ojo. Nie dałeś to rekrutować. Moje szczęście w rekrutacji dzisiaj jest absolutnie chujowe. Such. Zafianiu też ewidentnie. Spróbujmy tak. Aczkolwiek przysięgam, jak jeszcze raz dzisiaj obecnym akabiłem, to komuś stanie się krzywda, jeszcze nie wiem komu. O nie. Dosłownie pierwszy stream, pierwszy encounter, który był dzisiaj na streamie. To... Okej. Okay. To było za proste. Mój pierwszy encounter dzisiaj to było dosłownie demon wpada makabim. To był najszybszy reset streama, jaki w życiu widziałem. A, tu można gdzieś spaść, a tam byłem, jest tam, nie muszę iść. A jest krócik do podziemnego dystryktu. Czyli nie będziemy musieli iść całej drogi. A dobra, czyli mówicie Kinshicho. This is the shit. This is the shit. Six to one. Co mnie na job for you 6-1. Co mnie na naszej to też bodajże 7-7-4. Czytamy 7-4. Najlepszy design od Sfera, powiedział nikt nigdy. Godny zaufania. A więc jesteśmy w sytuacji, gdzie nie mamy wielkiego wyboru. Tak, zdaję sobie sprawę. To Tsukiji Gonganji, sons of man. We must attack before Flynn becomes a godslayer. That's the end of this conference. To, żeśmy się zapali na całą konferencję. Regarding the assault on Tsukiji Gonganji. I would like to take a moment to congratulate the hunters from King. Jezu, ja tak nie lubię designu z czwórki. Takie są. Tylko w czwórce, w sensie. Nice, you got a shout out. Well, that's something. It takes a lot to. Mam takie wrażenie, że ktoś komuś powiedział: ej, słuchaj, zróbmy takiego creepy demona, takiego, że będzie naprawdę demoniczny. Jak bardzo? Tak. Edgy. Tam chyba była jakaś historia, że młodsi projektanci ścierali się ze starszymi, jeżeli chodzi o projekty. Nie, no, ale Nozomi stwierdziła, że to jej wina, że to Asaki powinno się uspokoić, pierdolone victim shaming. Znaczy to
wiesz, no, może być dojrzałą osobą, nie denerwować się na idiotę. Mam kolejny shoutout do tych, którzy uwolnili Krishnę. Oj, tak, tak. I słuchaj, jesteś bardzo świetnym supportem. Chcę, żebyś o tym wiedziała. Wow! Come on! Nie będziemy... No, Asahi, nie będzie... Asahi się dobrze spisała. Zasługuje na pad. Yep. No problemo. Nie bez powodu nie zmienia Asahi z roli supporta. Moja ulubiona postać. Ao, Asahi. Ta! Spierdalaj teraz, Nozomi! O, teraz to jestem pod twojej stronie, o. Konfituro, ty. Tylko dlatego, że nie chcesz Nawara. I mean, mam w tej chwili jakieś 5 postaci do wyboru, okej? Okay? Chyba już 4. Contrary to what he may think, no one can go it alone. It's only when we work together. Nawet kto? Nie wiem, ja nikogo nie widziałem. We can do anything. To jest po prostu jakiś głos w mojej głowie i tyle. Besides, if we're talking about someone who just follows people around, it'd be Senor Spookador. A propos? Huh? I'll have you know possession is a noble life for a ghost. Z której strony? What's your deal anyway, you phantom jellybean? Didn't you roll with Flynn? Not exactly. Nawar był takim starym dupkiem jak Gaston, więc to ja mogę powiedzieć. I happened upon a lady hunter bathing in a river, and I lost my balance and my belt caught my ankles and... Nie chcę słyszeć dalej tej historii. Pig. Poszło w pięty. Pokonaj boskie moce. No hej, czyli naszym przydziałem na atak na Tsukiji Konganji jest atak na Tsukiji Konganji. Doskonale. To jest to, co chciałem wszystko wiedzieć. Wszystko jasne. Yep. A chcesz się dołożyć, że da się to zjebać? Myślałem, że będziemy mieli odpoczynek. Nawet tego mi nie dacie. No dobra! Bez odpoczynku, no to lecimy! Pytanie, skąd będzie najszybciej w sumie. Brakuje mi czasem możliwości, żeby zerknąć sobie na mapę świata bez wychodzenia na mapę świata. Żeby wiedzieć, czy z terminala będzie lepiej, czy... W Challenge Questie chyba... Znaczy w Challenge Questie... tutaj w Questie chyba nie było napisane. Gdzie to było? Tylko to, że Tsukiji Konganji... Co jest, Sahi? Tylko mnie mów mi, że zostajesz tutaj, bo... Okej, to Izabo. Izabei. Nie mogę z tych uszu. Nie wiem czemu, ale nie mogę. Czy musisz pytać? Nie będziesz moim supportem, bo potrzebuję Hilera, ale... Thank you. I did not anticipate so much enthusiasm. You're always welcome here, Miss Izabo. I'd fight at your side all day. Okay, nie jesteśmy już ci potrzebni, Asahi, rozumiem. I hope I never look like this in front of Abe. What's up, Navar? Izabo is one of my fellow samurai. She and I were inducted at the same time. What might she think were she to see me like this? Może to jego szczęście, że nie widzi. More self-awareness than I gave you credit for. Not like she can see you, right? There's nothing for you to fret over. That may be true, but... Tym bardziej mi zastanawiam, dlaczego Halleluja go widzi. O, parę poziomów wyżej. Parę! Z ciekawości... Czy możemy zobaczyć, co ona ma? Używa magii... leczącej i ofensywnej. Cześć, Oxide. Hello. Kolci. Znaczy, znałem, że cię będzie używała Dainów, kiedy nie będę tego potrzebował. Więc chyba zostanę przy Asahi. This is the
Skąd będzie najszybciej? Na pewno nie z Yogi, bo Yogi było dość zamknięte. Yogi. Zdobajmy z Shinjuku. U nas nie ma plusów, u nas jest po prostu cały czas Open VC. Zresztą u mnie ostatnio też, ale... Jest doradztwo finansowe, kropka. Tak. To kiedy się przebranżawiamy, że jest dosłownie doradztwo finansowe jako nazwa kanału? mam dziwne wrażenie, że jest to nie tu, gdzie chciałem być. Nie, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Właśnie. Teoretycznie mógłbym poszkodzić na monów, których jeszcze mogę nie mieć. Ale tutaj mogę mieć z kolei wszystko. Yep. O mój Boże, jestem czarnowany. O nio. A i tutaj jest bardzo dobry przykład na to, że w tej grze różnica poziomów nie gra aż takiej roli, bo jednak te walki same się nie wygrywają z automatu. Czy ja będę ten dojdę tu, gdzie chcę? Bo powoli zaczynam wątpić? Chyba nie. Więc chyba drugim wyjściem trzeba bez Shinjuku. Mam jedną prośbę do pogody. Czy lato może się już skończyć? Jest w dobrym tempie, żeby się kończyło? Jutro ma być lepiej? No, u nas chyba właśnie od jutra ma być też lepiej, ale dzisiaj mamy burzę, jest taki obrzydliwy zaduch. Aha. Także nawet jakbym sobie okno pootwierał, to niewiele by to dało. No bo tutaj można wyjść. I zobaczymy, gdzie na mapie będzie to nieśletne Tsukiji Konganji. Jak bardzo nie trafiłem? Zobaczmy. Czy ja to mogę mam zaznaczone na mapie? Yep. To jest przy Ginzie. I żeby tam przejść, musiałbym przez gówno przechodzić. O nie. Brzmi niehigienicznie. To brzmi jak kategoryczny teleport do Ginzy z terminala. I mówię, tej części już praktycznie kompletnie nie pamiętam, więc jest bardzo szansa, że jej w ogóle nie robiłem. Na ślepo gaming. Yep. Czasem to na ślepo najlepsze. No oczywiście, jeszcze na hardzie. Gram na hardzie. No właśnie. Znaczy wiadomo, że tutaj to się jakoś inaczej nazywa, ale efektywnie jest to hard. Czy to tędy jest znaki zapytania? Biorąc pod uwagę, że nazwać to Konganji Passage, to jest spora szansa. O, jesteśmy w Johto. Najlepsza generacja. Johto. Jesteśmy w Johto. Tak. Return to słonie. Just know, to let go of your physical bodies means embracing death. Nie no, oczywiście, to jest to, co chcemy zrobić. It appears heavily guarded. I don't think we should take this route. Okej, to jako maszynę propozycja. I agree. No reason to endanger innocent people. What's the next part of your master plan? Okej, rzućmy Gastona i przejdźmy dalej, to wy na to. No. To jest fantastyczny pomysł, moim zdaniem. Just because we don't agree with them, make their lives less valuable. Maybe someone in town knows another way into Konganji. Let's go ask around. Doskonale, czyli musimy znaleźć inną dobrą ścieżkę. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie daleko. A tu są demony. Ja mogę zobaczyć, co tu było. Wypełnianie komendy zawsze w cenie. Aha. Wow. On mnie właśnie brutalnie schwycił.
Ja rozumiem, że nie pakuję punktów siły i jestem casualem przez to, ale come on. Nie daję też punktów w dexa, chuju. What if my Chris was a demon? Wyobraź sobie dawać punkty w dexa. A nie, czekaj, robię to za każdym razem jak w Elden Ring again. No, w Elden Ringu to nic samo. No, oczywiście. Ostatni człowiek mnie przywołał szalo. Aż to jadę? Jasne. My jesteśmy Cracked. Yep. O nie, 2600. Nie wiem, czy mnie stać. Chyba mnie stać. Może szkoły też mi się udadzą. Zobaczmy. Nie ruszą się. A interesują cię ludzie. Podejdźmy pozytywnie. Chcesz to z sihapeki. Niech będzie. Dobra, to kasy nic nie szkodzi. Ice-stone są ok. O! Dołączyła. To niesamowite. Mamy jeszcze 3 wolne sloty. Znam, że cię będę je po prostu pozjawał, jak tylko będę miał nadmiar demonów. To, z czego jeszcze nie mam. Taki na zasadzie wypełnię sobie kompendium. Czy wiecie coś o Tsukiji? Anioły demonów połączył siły. Mówcie mi, gdzie jest droga dalej. Powiedzcie mi, gdzie jest droga do Tsukiji Konganji. O nie, nie możemy współpracować. Jesteśmy złymi gejanami. Nie, nie można. Nie wyłączyłem poczty. Za każdym razem się na tym łapie i sweat. Ej. Na moment, żeby mi nie szalało z dźwiękiem. Dobra, tutaj nic nie wiedzą. Czy są te KLP? Nie pamiętam. Nie wydaje mi się, żebym je widział, tak powiem. W sumie czy tutaj do góry chyba nie. Kojarzę, że gdzieś się szło, ale gdzie to nie jestem pewien teraz. Nie jestem z fakcji Matei. I tak nie zamierzałem nabić felonów. To się wychodziło na zewnątrz, jeżeli dobrze pamiętam. Przejście są. Nie, pamiętam, że gdzieś było jakieś takie przejście, gdzie im mówili, że nie, tutaj cię nie puścimy, czy coś takiego. I nie pamiętam, gdzie on dokładnie było. Okej, czyli oni też nie wiedzą. Pewnie kosztorys przyszedł. Jakby kosztorysy przychodziły, to by się nie wypłacił. Nie, ja tak miałem, jak spojrzałem na plan leczenia Wordodonty, to było takie dosłownie nope. Drogie rzeczy. Yep. W chuj drogie. Za drogie. Fajnie wygląda, że tutaj to drzwitko i nie można z interakty wejść. Chuje. To leczenie by mnie w dziesiątkach tysięcy wyszło. No, tak to wygląda, takie są kwoty. Znaczy wiadomo, no samo powiedzmy takie nie, założenie aparatu i tak dalej nie jest aż takie złe. Tylko potem dochodzą jeszcze wizyty co miesiąc, po paręset złotych i tak dalej. Tak wiem. Część tego skończyła się z Mateją. Czy może chcecie mi powiedzieć, jak się tam dostać w takim razie? Chyba nie. O, Yuriko była lepsza, była piękniejsza niż jakieś stare baby. Uff. Ale... Myślałem, że ktoś przyszedł po prostu i taki, że ktoś rzecznik przyszedł. Nie wiem, jakoś miałem zwidę słuchową.
Au. Tak bardzo ci zależy, że już... Słyszysz, co chcesz słyszeć. Tak. Może po prostu on się odzywa teraz i to po prostu nasza wspólna łączona komórka tak to odebrała. A może tutaj będą wiedzieć. Względnie mogę zobaczyć, czy będą mieli po prostu... Ej, dużo kasy za IKE. A czy będą mieli coś lepszego do kupienia niż to, co mam? A, pistolet to raczej nie. A pancerza? Podejrzewam, że nic... Już nie, mogę mieć coś lepszego. No mów mi jeszcze. Ulala. Ale będę pięknie wyglądał. Widzisz to? Here. Beautiful. Yep. ZBM już muszę bardziej uważać na listy. Nie chcesz pozostać wiecznym futbolistą? Znaczy nie, bardziej... Wiesz, zauważ, że one mi dają sporo HP. Plus nulują statusy. I dają dwa resisty w zamian za to, że teraz mam jednego. Aha. Więc chyba wezmę sobie ten z tymi dwiema odpowiedziami. Stać mnie, więc czemu nie? Yep. Tutaj też mogę coś nowego. Spodnie dodatkowe agility, więc to kwestia tylko dobrania kolorystyki. Idealna. I pytanie... O, mów mi jeszcze. Tylko pytanie, czy chcę sobie zbuffować ataki, czy chcę sobie manę zwiększyć? Zbuffuję sobie ataki lodowe, o. Doskonale. Next. Właśnie wydaliśmy jakieś dwie trzecie kasy, które miałem, ale było warto. Dobra, to gdzie jeszcze nie byłem? W sumie... w najbardziej oczywistym miejscu, gdzie można zapytać o informację, nie byłem. W lokalnym dance clubie. Yep. Ja pierdolę. Nie, dostałem jakiś dziki A-rank. Nie wiem, czy to chodzi o koszty naprawy, o koszty amunicji. O nie. Dużo ci jeszcze zostało? Trzy misje? No w sumie jest spora szansa, że dzisiaj zabierz. No, planuję. O, kto mógł być na tle szalony, że walczy z sze... Okej, okay, czyli tutaj też nie wiedzą, jak się przedostać do tego. Do Tsukiji Konganji. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy wyglądam na kogoś w Sexy Maitrey? To mi przypomina, ogrywałem sobie ostatnio pierwszą godzinkę Sea of Stars. No. I tak mnie denerwuje, jak bardzo w ciągu tej jednej godziny masz co chwila pronom gain robiony, że nie wytrzymuję mentalnie. Ja widzę tak skrajne opinie na temat tej gry. Ja widzę regularnie bardzo podobne opinie, szczerze mówiąc. Nawet niekoniecznie, że skrajne. Ludzie twierdzą, że ta gra jest świetna, ale fabularnie jej domaga. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pisanie postaci. Że to jest jej największa przywara, co jak na RPG jest dość sporo przywarą. Mi do tego nie podpadł styl graficzny, jeżeli chodzi o designy postaci, więc tutaj jeszcze sporo mi odchodzi. Aha. What a strange turn of events. Perhaps they wish for us to rid them of this rival Maitreya faction of theirs. Miałoby to sens. Can't be sure they're really gonna help us. We have to risk it.
To nie jest tak, że mamy jakiś wybór, poza tym, że możemy teoretycznie pobić demony stojące na wejściu do Ski Konganji. Dobra, możemy ich znaleźć, ale najpierw pobijemy wszystko, co to jest. Nie pogadamy z rzeczami, co? Hello? Pogadajmy. Coś tu śmierdzi. Na przykład Larry Bats? Ty też. To na pewno bezpieczne. Ej, to było wyjątkowo bezpieczne. Fine. Au. Lifestone'ów zawsze mamy dużo. Fine. Jestem dzisiaj bogiem Nekotati. Do czasu. Radziego mało. Ładnie jest słabością. Aha, Bepis. Kuzyn Mary. Hip. Oj. Oj. To zaboli. Au. Może jednak. Posłuchaj, będzie fajnie. Jasne. Au. Kurwa. Błędy mogą zostać popełnione, jak tam patrzę. Mogły zostać popełnione duże błędy. Nie, błędów są tylko drobne, małe wypadeczki. O nie. Not the happy little accident. Nie ukrywam, to był drobny, mały accident. Niestety nie ma tak dobrze i demon, którego teraz zrekrutowaliśmy, nie jest w naszym party, ale to już by było zdecydowanie oczekiwanie na zbyt wiele. Gra i tak jest wystarczająco łaskawa, że pozwala się respawnować w miejscu, w którym umarliśmy. O, tytan. Jaka jest twoja opinia? Wow. Popkry bardzo porządnie myśli. I odpowiada się pytanie na pytanie. Tchonk. Ukłonię się. Nie, śmiało, proszę. O kurwa, jedną mnie. Czemu wszyscy chcą moje many? Why does everyone want my manusi? No, z początku miałem ochotę powiedzieć też pokoju, czemu wszyscy chcą mi ssać. I w sumie byłoby całkiem blisko tego, co efektywnie się dzieje. Mój ulubiony skill w Nocturnie. O Jezu, biedny Belzebub. Nie szkoda mi go ani trochę. Nie dziwię się. Absolutnie ci się nie dziwię, żeby nie było. Cieszę się, że się zgadzamy. No jak duża jest Ginza? Trochę mnie niepokoi, jak duża jest Ginza. Nie, z wami już nie gadam, pierdolcie się. Pogadałem z wami o jeden raz za dużo. Chciałem być miły, chciałem dobrze i w ogóle. Ale nie, to nie. Dołączaj. O. To bardzo miłe z twojej strony. Chłopca się za darmo dołącza. Nice. Wniosek jest prosty. Wystarczy komuś najebać, żeby się do mnie dołączył. Trzeba pamiętać.
Pamiętaj, tak się właśnie załatwia sprawy w prawdziwym życiu również. Tak się zdobywa niebo przyjaciół, I know that. No dlatego jestem bullying dla Shina. Śmiałbym się, gdyby idealnie w tym momencie wszedł na konto. To byłby idealny komediowy timing. Bachuj. Gryf przeżył niestety. To za to nie przeżyło, to moja mana ewidentnie. Mana. Ej Gryfie, dołącz do mnie, będzie fajnie. Rozumiem. Nie, to nie. Ja na siłę cię wciskać nie będę. Czemu ja muszę cały czas z Gastonem biegać? Niech ktoś go zabierze. Przykro mi. Przynajmniej o tyle dobrze, że nie muszę go mieć jako supporta, bo to już w ogóle byłaby katastrofa. Ale ewidentnie obrywam za dużo. Problem umiejętności? Chyba. Tym razem wyjątkowo mogę powiedzieć, że tak. Czujesz krew. Serio? Też spoko. O, chłop dosłownie odesłał mnie do Biblii. Buchula. Ale mało. Chyba no fajnie, to nie no, łaski bez. Nie chciałem ich zabijać, ale skoro psaj mi każą. Co i fajne jest ten system ewolucji, że mogę praktycznie cały czas biegać z tym, z aniołami i nie zmieniać ich na nic innego. To jest zawsze coś, czego trochę mi brakowało w SMT-kach, że jeżeli masz jakiegoś demona, to że możesz go mieć tyle, ile chcesz, bez jakichś dziwnych grimoire'ów i tego typu rzeczy. Znaczy ja też poniekąd rozumiem ten system. Nie, oczywiście, tak? To czasami takie demony, które bardzo byś chciał mieć cały czas. I... Daj Sojo! Chociażby. No tylko na niego są różne sposoby, żeby mieć go na poziomie. Tak. Chcesz. Tak samo w piance masz te grimoire'y, które też mocno z tym pomagają. Macio? Ja pamiętam, że zdaj to, że jakoś się robiłem tak, że pod koniec studiowałem go sobie przez Sacrifice Fusion bodajże. Aha. I miałem go na odpowiednio wysokim poziomie dzięki temu. No to jest do zasady dobry pomysł. Ja to chciałbym, żeby twoja magia skalowała ci ilość many, którą masz. Maragion? Na. Nie mam many na używanie w obszarówek. To jest ten problem. To zresztą widać po tym, jak piękni te mabuchule wchodzą. Jakieś 4 czy 5 już nie mam many na nic. Chcę wyrzucić Enku. I w jego miejsce... Zając. Zając i wilk. Nie będę kłamał, że nie jest to mój pierwszy wybór przez to, że jest to taki typowy tapozowy demon. Ale czegoś nie robi dla expa. Sam masz świetny pomysł. Za dużo rekrutacji, żeby teraz to wpierdolić. Ok, akurat dla loków mam od Zajobu i się nie muszę nim przejmować. Bong. Może na śmietnikiem coś wejdzie. O, dwa weszły, nice.
dużo expo ogólnie tej wpada w miarę, więc... I jakoś te poziomy idą. Więc to nawet nie jest tak, że jeżeli trafię na coś, czego nie mogę tektować, to jestem jakoś bardzo do tyłu przez to. O, dużo was. Za dużo, żebym się bawił w rekrutację. That's for sure. Ola, resisty weszły. Ale to na czerwco nie wejdą. No i tak te walki powinny cały czas wyglądać, żeby jedną turę schodzą. Przynajmniej dopóki mam manę, to mogę. Tu też nikogo, niczego nie ma. Wszędzie puste chałupy, jak żyć. No właśnie, puste chałupy wskazują, że nie za bardzo jest jak. Tylu. To jest tak zwane środowiskowe opowiadanie historii. Aha. Albo nie wiem, stary poszedł po mleko. Przyczyny mogą być różne. Dobra, rozumiem. Koledzy nie chcą, żebym z niej negatywował. Przyjąłem to do wiadomości. Chcę i przestań mi powiedzieć. Dołącz do Hive Mindu. Do All Mindu. All Might. All za mało. Ej, co to ma znaczyć? All Mighty? Oj, 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 oj. Co to boli? Jest o, komórek kurwa. Tyle, ile jest. Idealnie potrzeba. O kurwa. Ja sobie popatrzę. O, czekaj, ktoś żyje. Raczej nie ucieknę z tego. Może się uda. Kurwo! Jak dołączy to są... Nie! O mój święty Boże. Okej, okay, przynajmniej moi to już nic nie uratują w tej sytuacji. Wow, w końcu Mepatra! A, trochę nie się odbywało. Śmierki weszły. No sobie chyba autowalka wystarczy w takim razie, jak śmierci weszły. Opium. A dobra, wyszła. Yes, S-rank, let's go. No jest jeszcze tylko dwa, mówisz. Jeszcze dwa. To będzie pierwsze. Koniec streama, czy sobie wbije S-ranki? Ja wbiję S-ranki, no come on, to dwa mi tylko zostały. Imbi to są jakieś absolutnie nieznośne. Znaczy jeden to jest ta śmieszna misja, że błądzę po mapie. W rozdziale drugim. Jak już mówiłem, chyba mogę być pierwszy. Teraz zobaczymy. Coś silnego jest po drugiej stronie. Zapisz, zapisz, zapisz. Yep. I przy okazji wyjmij partę. Me party. Daję siatko. O, to jest wujek Prometeusz. Mówi, że chcesz dać nam ogień? Men. I Bifor dosłownie go spali. Chłopca dosłownie daje ogień. Co tam na grzale?
Wiesz, jak to na wiosku powstajesz, popiół się obrócisz. Jakoś tak to szło. Masz nie wrażenie, że zaraz pożałuję jednej decyzji, którą podjąłem? Tylko jednej? Tak, konkretnie King Frosta. Dobrze myślę. Yep. Dobra, ta runda. Pytanie, czy Brigid też nie jest podatna na... No, potrzebujesz, ale to będzie odporne na ogień. W tempie na wczoraj. To wygląda jak ten pomysł. Cześć Marcinie. Cześć, ja bym chyba... Cześć Marcin. Czym się GGG tym razem krzywdziło? O mój święty. GGG! Czemu ja mam te demonów, które są podatne na ogień? Holy fuck. Halo? Przestańcie być wszyscy kurwa podatni na ogień. Dobra, na jak pan? Na tej wie... Za chwilę tak, tak. Dobra, kłon... Vent Fred? Znaczy, ja się mogę domyślać, biorąc pod uwagę, jak dużo fajnych i interaktywnych rzeczy się dzieje w POE. Pierwsze 400. To lubię. Fune and interactive. O mój Boże, on się bachuje. O mój Boże, on daj. On daje w Asahi na hita. Nie podoba mi się to. Dobra, makakadża. Ta runda. Rakunda. What up? Hello. Siema, co na grzale? Kurwa, wiesz co? Z przyszłą głową powoli. Idziesz im sprawniczej niewoli. Nie no, słuchaj, może będzie akurat dobry dzień. Kolorowo nie jest, ale kurwa, nigdy tak nie było, żeby jakoś było. Jolo. Na Łazarskim nigdy nie jest kolorowo. Może rzeczywiście do tego trzeba podejść, że upierdolę to upierdolę, nie upierdolę to dobrze. Życie toczy się dalej. Tak! Nie na tym się kończy. Wiesz, co jest najważniejsze? Wiesz, co jest najważniejsze? I że biorę ślub za miesiąc od tego. Tak! Że październik! Że już za miesiąc, kurwa! Że za miesiąc do tej porze będę... Tak trzeba żonaty. Żyć, będziemy kurwa spłakani w chuj, tak trzeba żyć! Będziemy. Priorytety. Jep. I to ile razy w ciągu jednego dnia? O Jezu, no. Dobra, ja mam poważne pytanie. Ja mam poważne pytanie teraz. Dajesz? Takie bardzo poważne. Albo raczej nie pytanie, tylko prośbę. Shinji, wyłączaj te SMT i streamuj ligę. Idziemy aramić. Nope. Come on. Wytrzymasz te pół godziny? Come on. Daj mu streamować. Dawno nie było SMT, a ja chcę by po to przechodzić. Wreszcie yep. Okej, ten hama on gówno robi. Boże, teraz dopiero otworzyłem przeglądarkę i na czat spojrzałem. Dziękuję, Sylwia, jesteś kochana. MVP. Jezu, ile on ma HP? Pomocy. Niech on przestanie. Jezusie, ale, przenajświętszy, ale Matko Bosko pod krzyżem, co jest? Piadą jedno. Głośno. Czy ty siedzisz otwartym oknem, Boże? Ja miałem gałę skręconą bardzo, bardzo, bardzo nisko. I to jebnęło tak, że aż podskoczyłem na krześle. I tak siedzę z otwartym, w sensie siedzę z rozszczelnionym oknem, a nie otwartym. Aha. I jest okej, bo widać i chłodne, ładne powietrze. Ty ale... byfy, ja nie widzę w tym absolutnie nic dziwnego, że ta, się ale... siedzi w otwartym w burze. Ja bardzo nie lubię, ale ja ogólnie jestem bardzo mocno negatywnie nastawiony do burzy. Jesteś meteopatą?
Też. Meteofobem pierdolonym. Tak, powietrze po burzy jest nie, bardzo... Nie no, mach. To co jest po burzy to jasne jak najbardziej, ale sama yep. burza... Powietrze po burze to jest jedyna okazja, kiedy ja jestem w stanie oddychać w przedziale kwiecień-czerwiec. Pozdrawiam bycie alergikiem. W ogóle ja jutro... No muszę... Nie, dokończ. Chciałem powiedzieć, że w tym przedziale ja bez prochów nie jestem w stanie wyjść z domu, więc wyobraźcie sobie jak fajnie było, jak w Łodzi nie miałem przychodni, to jest swoją drogą ciekawa przygoda. A i nie mogłem sobie załatwić leków na alergię i nie mogłem wrócić do domu, bo nie miałem samochodu. I musiałem poczekać, aż będę miał jakiś ten. Musiałem poczekać, aż będę miał wolny dzień, żeby pojechać pociągiem do Płocka, wziąć sobie leki z domu i dopiero funkcjonować dalej. Brzmi jeszcze trochę okropnie. Doomed. Tak, było całkiem paskudnie. Wygrałem w loterii genetycznej w wielu sprawach, więc no przypłaciłem to zdrowiem najwyraźniej. Trzeba szukać pozytywów? Trzeba szukać pozytywów. Słuchaj, gdzieś jest różnica między skromnością a przesadnym niedocenianiem się. Ja jestem zdecydowanie po tej drugiej stronie. Dlatego jak spojrzysz na Discorda, to zobaczysz tam piękną motywacyjną rolę, którą ci przypisałem. Is him. Living failure? Is him. Nie mamy roli living failures. Czas to zmienić? Znasz to? Nie. Don't be like that. Ja sobie wstawię honorowo po 20. Jak ujemnie. Wow. Czy mogę dostać? Ja jutro najprawdopodobniej żegnam mojego dzielnego srebrnego rumaka. W sensie chciałem powiedzieć to w inny sposób niż odruchowo niż powinienem był powiedzieć. Tak. Czy go wysyłasz do krainy wiecznych autostrad? A co chciałeś powiedzieć najpierw? Nie mogę powiedzieć tego na streamie. A bo... napisz! No, pisałem, ująłem to ostatnio w ten sposób, jak ci pisałem. Monka. A, right. Ja zdaję sobie już. Trzymaj się. Cześć. Nie, po prostu jutro powiedzą mi, że trzeba zrobić coś z głowicą silnika, powiedzą mi cenę i ja powiem, że mnie na to nie stać. No tak, no to w takich wypadkach się niestety do krainy wiecznych autostrad wysyła oteczko, no. Ja tak mam ze swoim, że ostatnio miałem małą, w sensie coś, co się okazało być bardzo małą naprawą, bo miałem do wymiany pompę paliwa, no to zamówiłem sobie kurwa pompę paliwa za 180 zł za Allegro, wstawiłem i prądzi, ale jak to jest, po pierwsze to jest 20-letnie auto, po drugie on już ma swoje na koncie łącznie z odpadnięciem Mikoła, kurwa, po zjeździe z autostrady parę minut, więc... No to już nie jest auto pierwszej świeżości, więc jak wyjdzie mi jakaś naprawa, nie wiem, rzędu 800 zł czy 1000, to już adios, no co no, ogolę się nim za miesiąc po prostu i tyle, no. Nie bać, pójdzie na żylety. U mnie najgorsze jest to, że naprawa za takie kwoty to jest raczej nie, a z drugiej strony wtedy zostaje na jakiś dłuższy czas bez samochodu. Spoko, w razie czego serio na październik się nie bój, moim pojedziemy, dobrze, co? No zobaczymy jeszcze, będę... Bo nie mam tam Bluetootha, ale to już... Będę starał się rozstrzygnąć sytuację tak, żeby była w najbardziej korzystnym wariancie. Gitan, tobie bez samochodu chyba też dość ciężko jest się jako tako nawet po mieście poruszać? Mi? Tak. Nie aż tak. Ty się poruszasz autem po Warszawie? Nie, właśnie. No właśnie. A, ja myślałem, że ten... Nie, mamy bardzo dobrą komunikację miejską, jakby dużo, wiele miejsc dojedziesz sobie... Metrem. Ja tak samo w Łodzi. Ja jak jeżdżę autem, to ja jeżdżę tylko Płock, Łódź, Płock. Ja w ogóle nie używam auta w mieście. Bo tylko... Łódź jest mega dobrze skomunikowana. A. Jedyne, co mi się zdarza, to jak jeżdżę na siłkę po 18 na przykład, bo wtedy są darmowe parkingi już, więc podjeżdżam jak szef pod drzwi. Aha. Wychodzę cały mokry i za 3 minuty jestem w domu z powrotem.
Dla mnie to jest bardziej kwestia tego, że ja bardzo lubię jeździć autem. A, jesteś jednym z tych ludzi. Znaczy, no ja nie jestem bardzo zainwestowany jakby w sam samochód jako tako, tylko bardziej w czynność jazdy. Proces. To jest dla mnie bardzo... Bardzo przyjemne. Ja jestem utylitarystą i nigdy nie potrafiłem tego jakoś tego uczucia zrozumieć. Bo dla mnie to jest narzędzie typu, nie wiem, kurwa, klucz francuski czy coś, czy śrubokręt, nie? To jest dla mnie narzędzie do zrobienia konkretnej rzeczy. Jasne. Zawsze to widziałem w ten sposób. Chociaż znam bardzo wielu ludzi, którzy religijnie więc wręcz jeżdżą autem tak rekreacyjnie nawet w ciągu dnia sobie. Aha. Po prostu w ramach odpoczynku. Nie no, ja tak to może nie, no bo to jest jednak kwestia kosztów eksploatacji. Zgazowałeś się, kurwa, to auto, więc po 7 zł zapłacisz za taki przejazd. Znaczy, po pierwsze to nie ja zgazowałem, ale no, jest całkiem tanioszko, za to sobie między innymi cenię. No właśnie. Ten LPG jest mniej niż 3 zł na litr. Z drugiej strony na taki przejazd Warszawa-Wrocław będziesz go tankował z 7 razy. Nie no chyba nie aż tak. Nie, ja mam zużycie litr na 10 km. No. Więc to jest zupełnie, wiesz... Nie ten poziom. Jedno przy dobrych wiatrach to jest tak naprawdę tankowanie w środku drogi i tankowanie na miejscu. No tak. Nie, wiadomo, że koloryzuję, bo wiesz, ja sobie wlewam pełen bak i jeżdżę Płock, Łódź, Płock bez mrugnięcia okiem. Więc patrzę na to inaczej po prostu. Jak widzę, że wiesz, że muszę tankować w trakcie na trasie, to mnie, wiesz, są mi obce takie rzeczy. Tak. No, kminie. Słuchaj, kto się do absolutnej wygody przyzwyczaja? Wygody, nie wygody. No, to mam wrażenie, że to taki złoty standard w samochodach. Raczej gazowanie jest czymś, co nie jest znaczy, każdy robi. Wiadomo, że też zależy, powiedzmy, jak daleko jedziesz, tak? No i gazowanie szybciej zużywa ci po prostu samochód in general. Yep. Co widać. Dwaciora, pożyciora. Tak. Z jednej strony to jest takie, czemu on mi się teraz kurwa spsuł, z drugiej strony dobrze, że teraz, a nie w trakcie jazdy. No tak, wyobraź sobie, że w środku drogi nagle stajesz. Tak, właśnie z braku laku to już niech będzie i tak. Yep. Z braku dobrego wyjścia, no to jest najlepsze z najgorszych. No a cóż, no jutro, no przejadę się, no powiedzą mi mądrzy panowie z 4 kółek, co wiedzą i siema. Googlałeś, na ile takie naprawy mogą opiewać mniej więcej? Nie, czy przedziały są bardzo różne. Co to jest? Tylko, wiesz, facet mi powiedział i zastanawiam się, czy hiperbolizował, po prostu chciał mnie przygotować na ewentualne koszty, bo powiedział, że to jest połowa wartości samochodu. Jezu. I biorąc pod uwagę, że to jest, wiesz, no to jest Peugeot z 2005, przebieg ma jakieś 300 tysięcy. No to pewnie miał na myśli, że po prostu samochód nie jest aż tyle warty. U mnie też jakby wiesz, zrobić naprawę rzędu 2000 zł, to też by była naprawa za połowę wartości samochodu. A jednocześnie teraz samochód za taką cenę też niekoniecznie łatwo pewnie trafić. Właśnie kwestia jest tego, że jak chcesz sobie, nie wiem, kupić taki samochód, to on za jakieś niskie kwoty, no to on siłą rzeczy będzie miał w niedługim czasie bardzo podobne problemy. Tak, przede wszystkim za taką kwotę to raczej złoma kupisz i to zanim znajdziesz auto w takim pieniądzu, to musisz się naprawdę sporo naszukać. Ja żeby znaleźć swoje, to no nie szukałem tego sam, no bo ja się nie znam na autach. Dla mnie sprawność auta oceniam po tym, że jedzie albo nie. No, czym? A mój wujek jest samochodziarzem, więc jeździłem sobie z nim oglądać auta. No i ze 3-4 miesiące szukaliśmy tego samochodu, który mam teraz. Aha. Dlatego dla mnie kwestia takiej nawet kosztowniejszej naprawy to nie jest coś powiedzmy czarno-białego, bo to jest, no postawię go i jeszcze trochę pochodzi, ja może przez ten czas sobie pozbieram,
Zwłaszcza, że ja mam trochę takiego, powiedzmy, majątku, który jest trochę sobie leży odłokiem, jest do spieniężenia i patrzę tu na zestaw wiarowy, który nie jest mi absolutnie niezbędny, a mógłby mi w miarę rozsądne koszty naprawy pokryć. No tak, jeżeli byś uznał, że potrzebujesz to. No. A mówmy się, że autko jest mi dużo bardziej potrzebne i niż zestaw wiarowy. Nie miałbym żalu, gdybym wykonał taką transakcję, nie? Aha. Zatem... Daj mechanikowi w zamian od razu. Tak, kurwa, masz, napraw mi samochód. Trade offer. No ale wszystko się jutro okaże, nie? Nie, na pewno będzie dobrze. Najwyżej będzie saga OLX 2. Jestem ciekaw, co ci nagrać o raperze wczoraj jutro powiedzą. No ja nie cudów się nie spodziewam. Myślę, że powiedzą mi to, co mi mówi ostatnio, że to jest właśnie brak ciśnienia w cylindrze. I że trzeba będzie się do głowicy dobrać. Mówi właśnie, o coś tam mini remoncik, coś tam koszty, coś tam super saiyan, coś tam. Więc no zobaczymy. No. Bla bla książę, bla bla wszystkich peżotów, bla bla. Co za banger, kurwa, książę wszystkich peżotów. O, te furii będę mógł spierdalać walk, to jest to, czego potrzebowałem. Tak, bo jakbyście zapomnieli, pomimo tego, pomimo tych rozmówek, które lecą, wciąż gamy w grę. Nie dzieje się nic specjalnego, bo biegniemy po najbardziej toksycznym korytarzu, jaki istnieje. To nie jest losowy dungeon z Nocturna. A mi nie jest to tak, dosłownie... Tak hejce. Nie jest to dosłownie dostawanie obrażeń co krok, to na pewno. W którym z pięciu dążonów w Nocturnie? W Kalpie? Nie, kurwa, jak ja nie znoszę Nocturna. Ja nie wiem, czy my chcemy iść w tę stronę. Nie, kurwa, jak ja nie znoszę Shin 2000 XX. Tak. Mój problem z Nocturnym jest taki, że ta gra dowodzi we wszystkim poza designem etapu. Shina ledwo słychać. Mogliście mi to powiedzieć szybciej? No już gałą kręcę, przepraszam. Teraz powinno być lepiej. Z moim... Nie wiem, może w sumie ten... Może w sumie to dobrze, bo jak zamierzam hejcić Nocturna, to może powinien. Chłop, co się całkiem skręcił. No! Nie, wiesz co, ja odsłuchiwałem z wczorajszego streama z Armored Core'a mojego i były momenty, gdzie było mnie sobie słychać i nikt mi o tym nie powiedział, więc... Ja nie zwróciłem uwagi. Fantastycznie. Były takie momenty, jak Boga kocham, było mnie sobie słychać. Znaczy mówi, ja nie zwróciłem. Aha. Okej, to było dobre trafienie. Polecam. Nice. Atakując do przodu. No chyba, że faktycznie dla widzów nie było to wyłapywalne, no to wtedy okej, fajne, ale dla mnie było. Jesteś po prostu... perfekcjonistą. Jestem po prostu zjebany. Ja tego nie powiedziałem. To różnie nazywać. Jakby myślę, że moje schorzenie na temat gier też jest nazywane w różnych kręgach bardzo różnie. Ja czułem, no dobra, fajnie. Ja po prostu właśnie ja zwracam uwagę na takie rzeczy, no mimo wszystko. Mhm. Dla mnie jest całkiem ważne, żeby setup był bungle ładnie. Znaczy, że no mam... sprzęt taki, że powinien. Saj, tak druga, jak wszystko słychać, to nie ma problemu, prawda? Jest? Clueless? Co się chciałem powiedzieć? A, że ja przez ostatnie dni po prostu rozwalam temat Peugeota na czynniki pierwsze, nie? Kurwa. Ja cały czas się zastanawiam, co w jakim przypadku, jakie działania mógłbym podjąć. Jest to Sevik, przekręca kluczyk, gracz Peugeota robi du. Sevik, nie mów tak. Czekaj, Sevik, jak to było w ortopeda, ortodonta, mechanik? Kurwa, Orn naszej Light flow, light flow. Kurwa, nie mam za co dać. Prawnik, pastor. Dajcie mi już 50 poziom, proszę. A, to można na górę wejść.
Nie, bo generalnie to jest też coś takiego, bo wiem, że też nie mówisz, że pojedziemy twoim, ale ja po tym, jak was pospraszałem tutaj, to czuję się też, poczuwam się do odpowiedzialności za to, żeby wszystko przebiegło zgodnie z najlepszym planem i z moimi najlepszymi zamiarami. Nie no, ja łapię, tylko wiesz, w razie czego mówię, żebyś się za bardzo tym nie przejmował, bo jest koło ratunkowe. Tak, aha. Jest alternatywa, jakby wszystko jebło. Są alternatywki. W tym sensie. I am your father. Au. Chłop to ma high ground. Au. Tutaj to boli. Mam wysoki grunt. Okej, rozumiem. Moja ulubiona metoda zadania sobie z walkami. Może jego mama była bardzo dobra osobka, a ojciec go krzywdził. I dlatego jak mu powiedziałem, że jestem jego ojcem, to powiedział, że mam stwierdzać. Ja się muszę wkleić na cytaty Bangers Only, żeby móc szukać później. Okej. Okay. Negocjacje. Wow. Banger. Widzę, że mam dzisiaj bardzo intensywne... Ja pierdolę. Bardzo intensywne ja pierdolę, ja mówię Old Binder Before Man. To jest moje doświadczenie w ostatnich dni. To jest też moje doświadczenie za każdym razem, jak gram w jakiekolwiek SMT, które nie jest ten... W sumie, które nie jest ten Journey. Czekaj, bo mogę grać w grę, muszę to jakoś wykorzystać. Rary. I know, right? Ale ta furia teraz pójdzie o jedno. Jak szybko można rzucić jedną ta furię? Jak szybko można zagrać w jedno furii? Wcale? Cześć Samuraju? Świetna gra. Cześć Samuraju. Jest dużo gier, w których strzelane to świetne i których nigdy nie tknę. Dlaczego? Bo są dla ciebie już overhyped. Też? Jednocześnie... No tak, bo muszę być kontrarianinem. Jednocześnie to też gry, które po prostu wiem, że nie będą mi leżały. Aha. Ulta Killa wiem, że kompletnie nie tknę, bo... Same? Nie. To jest... Ja polecam tę grę bardzo i rzadko która osoba mówi... I to nawet nie jest kwestia, że gra jest zła, tylko po prostu to jest taki nie mogę ogarnąć tego, co się dzieje i się... Tak, ja podjąłem próbę, ale jak już demo sprawiło, że ja myślałem, że biorę za mało narkotyków, to myślę, że ja po prostu nie dam rady. Let's fucking go! Skończyłem. Nice. Stówka? Tak. Nice. Huge. Let's go. Huge. You have completed every mission with an S-rank rating. Perfect mercenary. Huge. Quit game. Co tak zwana platyna? Quit game, 100% quit game, uninstall true combo. Ja no, mam jeszcze streamy. To jest raz... dosłownie to, co ja praktykuję bardzo, bardzo, bardzo często. O. A dwa, że chcę wykorzystywać ten zapis, żeby sobie teorie craftować buildy. Gry Seversiego są teraz dostępne do grania. Czas odpalić armortko. Nie. Armored Cure. Tego też nie mam zamiaru streamować. Armored Cure. Załapałem po czasie. Ja jestem nastawiony na to, że bez względu na wynik mojego egzaminu za dwa tygodnie będę... Może nie za dwa, za trochę więcej, ale będę siedział rozjebany jak żaba na liściu, tudzież popiełuszko w bagażniku i ogrywał te wszystkie tytuły, na które nie miałem czasu przez ostatnie 2 miesiące. O, Sea of Stars, Blasphemous 2, Armored Core, jak już go kupię. O, Sea of Stars, o. Mam opinię. Wiem, ja jestem ciekaw, bo bardzo chcę zweryfikować te opinie. Znaczy, pamiętaj, jak mnie mocno kłuje, jak bardzo tego używa pronoun game. Okej, okay, I see. Boli mnie to, po prostu fizycznie odczuwam ból, jak to czytam. Znaczy, nie widziałem tego. Ale to może być running gag, bo w Messengerze, do którego ta gra jest prequelem, było bardzo dużo żartów związanych z tym, że we're gonna do the thing.
i tam przez pół gry dosłownie jest build-up do tego, czym jest The Thing. Generalnie to też widziałem, że ludzie mówią, że zagranie w Sea of Stars po graniu Messengera jest bardzo dobrym doświadczeniem. Okej. Okay. Yep. I to pomimo, że to chyba prequel jest? Tak, prequel. A spójrzcie, to żyjące kobiety Daytha Jones. I can see why God chose not to save you. A ty Gaston się nie odzywaj. O, dobrze mówią. Już je lubię. Są gorsze postacie w tej grze niż Gaston. Jest ich niewiele. Jest ich niewiele, ale są. Czy masz na myśli małą Loli, z której sama? Którą z dwóch? Excuse me? Excuse me? Co? Okej, to nie dopytuję, bo o drugiej nie wiem. Ty nie grałeś nigdy w tę grę? Nie, ja od tego momentu jestem mniej więcej na ślepo. Ostatnie co pamiętam to, że biłem szajsza, tak już zabijałem. Okej, my bad. Znaczy powiem tak, chyba że miałeś na myśli Asahi jako Loli, to wtedy wiem o tym mowę. Tak, to okej, to o drugiej też wiem. Miałem na myśli, że mamy bardzo potrzebny XDD trójkąt romansowy. O, a propos! A propos. Wow! Timing. Toki Wo pierogi. W jakim punkcie teraz jesteśmy? Wkradamy się do Tsukiji Konganji, bo nie możemy przejść przez Ganeshę, który spuściłby nas w pierdol. Yoma Ganesha! Ktoś nam się wkrada do party i robi z nami bardzo niepotrzebny trójkąt miłosny. Słoń z szabelką sarmatą. What do you mean, assassinate Flynn? Flynn killed Yuriko. My Treya took over the ring of Gaia. Jesteśmy w punkcie, biorąc pod uwagę krążące tutaj opinie, to mam wrażenie, że w punkcie łamiącym. Znaczy... Aram wybiera czempiony za ciebie, więc to jest kwestia losowa, że przegrywasz w spokoju. Znaczy ja powiem tak, ja słyszałem dużo na temat tego, że SMT4 Apokalips nie stoi fabułą ani postaciami. Zdecydowanie nie. Więc... jestem gotowy na wiele. Stoi momentami fabularnymi, nie fabułą. Ma bardzo dużo fajnych, pojedynczych momentów i świetny gameplay. W sensie system walki, nie dungeony. Aha. To samo można powiedzieć o Nocturnie, dlatego pluję na tę grę. Ale pod tym względem nienawidzę Nocturna poza walką. W sensie budowanie świata mi się podoba, postacie mi się podobają, muzyka mi się całkiem podoba. Cały nastrój tej gry, wszystko pod warunkiem, że nie muszę w nią grać, jest super. Ma dużo fabuły, niestety nawet nie, bo to Loli. Jedno nie wyklucza drugiego. Talk about the lose-lose situation. Monkes. O, ale mamy wybór zajebisty, jak przez całą kurwa G. Jak to było, nie atakuj Shishy. But thou must. Sprawdziłem, co się stanie, jak nie będę dodatkowo szejszy. No. A, że sprawdziłeś na wizji. Tak. Czyli napisał Pathologic. Muszę, ja planuję zagrać kiedyś. Znaczy nie mam tej gry jeszcze kupionej, ale no. Jakby mam też 190 tytułów na wishliście, więc cut mi some slack. Kiedyś zagram. Pytanie, czy Toki byłaby w stanie zabić Flynna? Ej, wiem, że JRPG każdy jest podatny na nagły atak z zaskoczenia, którego się kompletnie nie spodziewał, choćby normalnie był kurwa nieśmiertelny. I inna złota zasada, że gany są śmiercionośne tylko w cutscenkach, a nie w gameplayu. Persona 3 XDD. Yep. No. Odwróciła wzrok, więc pewnie tak. O, tak jest mądre. Tak jest bardzo mądrą osobą. Yep. Co by nie mówić o postaciach, to Hallelujah ma absolutny drip. Yep. Hard Rock Hallelujah. Przepraszam.
I mean, wiecie czego się po mnie spodziewać, tak? Słyszałem gdzieś w tle odgłosy wychodzącego człowieka z konfy. Pomimo tego, że mam je wytrzone. Bez przesady. To było takie inhaled from nostrils a little bit louder. Nie, what the fuck, co ja próbuję robić? Halo, chciałem je zobaczyć. Rzadziej nie namierzałem przez przeciwników, to już z automatu jest źle. Might make it like a start of battle. Efekt pills insta. Efekt pills. O, i ataki pilsują i ma szansę na instant killa. Wiem doskonale jak się kończy, kiedy ktoś ma szansę na instant killa. To się nie dzieje. Albo dzieje się wtedy, kiedy tego absolutnie nie potrzebujesz. O, jaki fajny demon, zakrytuje go sobie, Clueless. Trochę tak. Anyway, to jest bardzo dobre miejsce, żeby na dzisiaj skończyć. Jestem takiego zdania. Dobra, odpalam ligę. Toki nas zaprowadzi tam, gdzie trzeba następnym razem. Przysięgam, na pewno tak dobrze będzie. I co, w sobotę persona. A w poniedziałek jeszcze będę myślał. No. A we czwartek Resident Evil. Na pewno się zdecyduję do soboty, co będzie w poniedziałek. Przysięgam. Clueless. As inne kłamstwo, które save man, żeby poczuć się lepiej. Jak gdy kłamie. Yep. A na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie. Gry dla was Shinji. Seversi. I Shin, I guess. Trzymajcie po. Cześć. Grał dla was doradztwo finansowe. To też prawda.